słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną pan Jan Skrzekut, wójt gminy Limanowa. Dzień dobry, witam panie wójcie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom radia RDN. Witamy panie wójcie, była sesja ostatnio parę dni temu, a na niej między innymi zmiany budżetowe jeszcze na ten rok. Czego dotyczyły panie wójcie? Szanowny panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, mieliśmy dość sporo tych zmian, które się dokonywały na ostatniej sesji. W tej chwili wykonujemy ogromne zadania na terenie naszej gminy Limanowa. Jednym z takich większych zadań, które jest realizowane, to jest oczyszczalnia na Starej Wsi. Ona była niedawno oddana, przekazana w zasadzie do użytku, natomiast jeszcze nie funkcjonuje z racji tego, że mamy pewne opóźnienia w realizacji kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Dlatego 7 milionów złotych jest kolejne do wydania, jest w tej chwili w realizacji. Są kolejne zadania, które wykonujemy, to oczyszczalnia ścieków, która funkcjonuje na terenie Młynnego miejscowości. W tej chwili jesteśmy już po przetargu, podpisaliśmy niedawno umowę na sieć kanalizacyjną w miejscowości Sowliny, to jest 17 km za ogromną sumę, bo to jest 8 milionów 300 tysięcy. Chyba w Łososinie też, prawda? Sowliny, to jest Łososina, tak nazwane jest ta zadanie. Tak, nazwane jest zadanie Sowliny i Łososina Górna. Panie wójcie, przewodniczący rady złożył wniosek o remont drogi Nowy Rybie Kamionna, ale to był wniosek do radnych powiatu, tak? Tak. To jest potrzeba taka? Ogromna jest potrzeba. Myśmy już tam odbyli na tym obszarze tej drogi i w zasadzie jest wybudowany nowy, ogromny most. Dwukrotnie spotkaliśmy się z samorządowcami i wójtem Czciany, starostą Bocheńskim. Ta droga jest jedyną drogą na terenie powiatu, która spełnia wszystkie wymogi i warunki, żeby mogła być drogą powiatową. I przychylność pana starosty jest, czekamy na działanie w tym kierunku. Ogromnie oczekiwana inwestycja, ważna strategicznie, bo po naszej stronie, czyli po powiatu limanowskiego, no na razie jest ona w takim stanie, że odbiega daleko od takiego dobrego komfortu, żeby mogli ludzie uczęszczać w kierunku Krakowa. Jeśli chodzi jeszcze o drogi, to był odbiór tych gminnych dróg, między innymi Mordarka, Wysokie, Siekierczyna, Łososina też, prawda? Tak. To są jakieś dłuższe takie oczekiwania były na te drogi? Panie redaktorze, realizujemy w tym roku bardzo dużą sieć inwestycyjną na drogach naszych gminnych. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, z tego miejsca muszę podziękować panu Łukaszowi, kmicie wojewodzie, panu Leśniakowi Józefowi, panom marszałkom za to, że te środki są przyznawane na nasz teren. 6 km dróg tylko z funduszu jest wyremontowany w standardzie bardzo wysokim, bo są zrobione pobocza, nowa nawierzchnia. Miejscami jest też robiony podbudowa, więc wzmocniony korpus drogi. To wszystko wygląda bardzo okazale, ale to te drogi, które robimy z projektu, wcale nie oznacza, że nie są kolejne robione. Dzięki poczynionym oszczędnościom, głównie na odśnieżaniu zimowym, może to zabrzmi dziwnie, ale że akurat się udało jakieś oszczędności zrobić, natomiast nie są to oszczędności dlatego, żebyśmy mieszkańców w jakiś sposób niedowartościowali czy gnębili, żeby mieli kiepskie drogi, ale no niestety zakupiliśmy sprzęt do odśnieżania i dzięki temu możemy jakieś tam środki wyasygnować na to, żeby robić takie drogi, które gdzieś tam od dawna czekają w kolejce do zrealizowania. Udaje się nam to. Schodzimy z tych remontów takich doraźnych, czyli łatania dziur, a wykonujemy już nakładki. Jest to trwalsze i w perspektywie okazuje się, że o wiele bardziej korzystne finansowo dla budżetu gminy Limanowa. Panie wójcie, a czego dotyczyło porozumienie między gminą, Skarbem Państwa, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad? To jest porozumienie też z ostatniej sesji, prawda? Między gminą a Skarbem Państwa i myślę, że chodzi o tą drogę wojewódzką, która marszałek wyasygnował
800 tysięcy na zrobienie koncepcji przebiegu drogi doliną Bednarki w kierunku Szyk i Gdów. Całkiem nowa droga, to całkiem chodzi o tą nowa, stronę Gdowa, tak? Całkiem nowa droga. My jako samorządy, 11 samorządów bodajże, złożyliśmy się na połowę tej sumy, połowę wykłada pan marszałek Witold Kozłowski. Zaangażował się też bardzo mocno w to, żeby ta inwestycja mogła być pokazana, bo nie trudno powiedzieć, czy na etapie wykonywalności, studium wykonywalności i funkcjonalności użytkowania tej drogi możemy już mówić, że ona powstanie, ale byłoby to wielkie dobrodziejstwo dla naszego regionu, nie tylko dla Limanowej, ale myślę też Nowego Sącza, żebyśmy skrócili drogę do Krakowa o parę dobrych kilometrów. Panie wójcie, czy gmina jest tutaj stroną, chodzi mi o budowę obwodnicy Limanowej, ale w takim sensie, że ma jakieś swoje wizje wariantów, które mają tak iść. Wiemy, że w tym momencie są przedstawione trzy warianty omijające miasto Limanową. Jest też pod uwagę brany czwarty wariant, taki społeczny, który byłby bardziej oddalony od miasta. Tam prawdopodobnie przechodziłby przez gminę. Jakie to jest stanowisko gminy w tej kwestii? Stanowisko gminy w kwestii obwodnicy miasta Limanowa jest jednoznaczne. Pierwszy przebieg drogi, czyli obwodnicy, jest tylko i wyłącznie po terenie miasta. Ten, który kiedyś w przyszłości był już rezerwowane były tereny pod tą inwestycję. Jest tylko fragmencik na samym początku, który zahacza o teren gminy. Ale pozostałe dwa warianty są już po terenie gminy. Tam nigdy nie były brane pod uwagę przebieg tej obwodnicy. Mieszkańcy czuli się komfortowo, bo budowali domy, organizowali sobie życie. No i nagle się okazuje, że może się wydarzyć coś takiego jak obwodnica. Chodzi o ten drugi i trzeci wariant. Drugi i trzeci wariant. On jest bardzo mocno idzie po stronie, po obszarze gminy Limanowa. Dlatego jestem głęboko zainteresowany tym, żeby Generalna Dyrekcja Drogi Krajowych i Autostrad pokazała wariant czwarty. Ten społeczny. Ten społeczny wariant, on się wydaje bardzo sensowny. Trudno rozstrzygać w tej chwili, czy to będzie, czy my jako włodarze podejdziemy do tego w ten sposób, że będziemy na nim zależeć. Na razie go nie widzimy. Chciałbym go zobaczyć, ale... Podobno jest brany pod uwagę. Ale tak. Czyli tutaj gmina jakby wspiera też ten protest, rozumiem, mieszkańców. Wspieram bardzo pod kątem tego czwartego wariantu. W sensie mentalnym, bo na razie mogę tylko tyle, żeby pokazać ten czwarty wariant, bo trudno jest zrobić coś na hura przy tak dużych kosztach, a jeżeli nawet są te argumenty, którzy ten społeczeństwo, ten komitet pokazuje, no to jest, wydaje się, no sensowne, więc trudno, żeby mówić nie czemuś, co wydaje się z góry wskazane na powodzenie, jeżeli by można było zobaczyć i gdzieś tam przychylić się do tego, żeby ten przebieg tak mógł być wykonany. Przekazaliście też jako gmina pieniądze na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Ile to pieniędzy i w jakim celu, panie wójcie? No, przekazaliśmy dość poważną kwotę, bo to jest 150 tysięcy. Ta kwota jest przekazana nie jako takie wsparcie bezinteresowne, bo mamy zapewnienia, że dostaniemy. W tej kwocie zawiera się samochód średni z Państwowej Straży Pożarnej i będzie przekazany na jednostkę OSP. Jedną z ośmiu w gminie Limanowa. Nie mówimy, którą możemy, czy... No, możemy. Na razie jest to przymieszane do OSP Kisielówka. Kisielówka. Tak. Okej, czyli tutaj z tym to wszystko jest związane. Chciałem zapytać, panie wójcie, o smog. Wiemy, że no, sezon grzewczy nam się rozpoczął w tych naszych kotlinkach, dolinach Limanowszczyzny, Sądecczyzny. Szybko się to nam ujawnia. Jak u państwa to jest? Kontrolujecie tą wymianę? Jest program? Działa? Kontrolujemy. W kwestii ochrony środowiska robimy, co możemy. Jesteśmy gminą wiejską, więc trudno jest mieszkańców przekonać do tego, że na przykład pelet to jest zupełnie co innego niż drewno. Ostatnio na sesji rady zadał nawet pytanie jeden z radnych, bo był zdziwiony,
że to tak funkcjonuje, że pelet jest czymś innym. No, jest czymś innym w pewnym sensie spalania, natomiast nam to trudno jest wytłumaczyć mieszkańcom tak samo, że może piec być na inne paliwo niż węgiel. No, niektórych mieszkańców nie stać. Nie jesteśmy gminą bogatą i ciężko jest powiedzieć przechodźcie na gaz, chociaż powiem panu, że realizowaliśmy wymianę pieców. Jesteśmy na całkiem na, no, na dużym stopniu zaawansowania. No właśnie, jaki to jest poziom do zaawansowania? W tej chwili rozliczamy już projekt, tylko no, szacowaliśmy na początku projektu, to w 2018 roku, że wymiana pieców będzie na gaz i na ekogroszek. Ekogroszek było 90 bodajże dwa wymiany, ja na gaz koło 200. Zrealizowaliśmy wszystko na wymianę na gaz, natomiast na ekogroszek mieszkańcy niechętnie chcieli przechodzić, no bo jest to piec, który im tam umożliwia spalanie tego drewna, które wokół mają, bo jesteśmy przecież gminą zalesioną, dużo jest wokół różnych drzew, które można wykorzystać w spalaniu. Jedyne co można, to prowadzić kampanię, żeby to drewno spalane było suche na odpowiednim wilgotności. Mhm. Ostatnie pytanie, panie wójcie. Turystyka, piękna gmina Limanowa. Jak po tym czasie pandemii poradziliście sobie i czy ten sezon widać było pod względem gospodarstw agroturystycznych, czy ludzi na szlakach, że wraca to do normy? Tak, wbrew pozorom pandemia w działalności agroturystycznej nie zaszkodziła, a wręcz pomogła. Tyle turystów, jakich odwiedziło gminę Limanową i w ogóle ościenne gminy, to jeszcze nie było chyba nigdy. No to ciekawe. Po prostu chcieliśmy swoje odkryć w końcu. Tak, ludzie ruszyli się z domów, postanowili, że będą spędzać czas w plenerze. No jednak wymęczeni byli siedzeniem w domach i takim izolacją. I to spowodowało, że no, widzimy wielkie zapotrzebowanie na to, żeby można było im te atrakcje gminy jeszcze pokazywać. Chociaż tu są też zdania podzielone. Niektórzy uważają, żeby tych naszych pięknych gór nie zadeptywać w sposób taki systemowy, ale żeby to było takie odkrywcze bardziej, więc trudno jeszcze powiedzieć, nie mam w tej chwili wyrobionego zdania na ten temat. Być może jest to i bardziej przyjemne, jeżeli się nie idzie gęsiego gdzieś na szczyt, tylko można zobaczyć to piękno przyrody naszej, takiej dzikiej bardziej. Czyli jeszcze jest kameralnie, zapraszam jeszcze oczywiście jest kameralnie, tak. Jesienią w Beskid Wyspowy. Jan Skrzekut, wójt gminy Limanowa, był moim państwa gościem. Dziękuję panie wójcie za spotkanie dzisiejsze. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia RTN, a szczególnie wszystkim mieszkańcom gminy Limanowa. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.